Froc Live 2012. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w ostatnim przed wakacjami odcinku programu Froc Live 2012. Można nas oglądać na żywo w telewizji Wrocław i słuchać w Radiu Wrocław. Ola Rosiak i Robert Skrzyński. A w dzisiejszym odcinku nie zabraknie tematu sportowego. Piłkarze Śląska Wrocław, tak samo jak 31 lat temu, zmierzą się ze szkockim zespołem Dundee United w rozgrywkach europejskich pucharów. Pewnie odżyją wspomnienia, ale mamy nadzieję, że tym razem wynik sportowej rywalizacji będzie zupełnie inny. Piłkarskie Mistrzostwa Europy w przyszłym roku będą dużym i ważnym wydarzeniem również dla wrocławskich mediów. Jak będą o nich pisać, mówić, jak je pokazywać, o to zapytamy przedstawicieli radia, telewizji i internetu. Zaczniemy jednak od przyszłości, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że inwestycje związane z UEFA Euro 2012 będą po turnieju finałowym służyły mieszkańcom. I nikt nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o drogi, hotele czy też Tramwaj Plus. Ale czy podobnie będzie z wrocławskim stadionem? Co zrobić, żeby ten olbrzymi obiekt nie świecił pustkami, lecz przyciągał mieszkańców? Był powodem do dumy, a nie troski o wyrzucone miliony złotych. O tym już za chwilę. Tylko miasto w kontekście euro wydaje około 3 miliardów złotych. We Wrocławiu inne instytucje w sumie z miastem wydadzą około 10 miliardów złotych w ramach przygotowań do euro. To są hotele, to są drogi, to jest lotnisko, to są infrastruktura też kolejowa. I jest to chyba największa suma, największa skala inwestycji, która Wrocław w tak krótkim czasie spotkała po wojnie. Autostradowa obwodnica Wrocławia jest jedną z największych inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w Polsce. Jej wartość przekracza ponad 4 miliardy złotych. Ona biegnie północno-zachodnim obrzeżem miasta, ma 36 km i takim największym wyzwaniem dla budowlańców była budowa mostu na Rędzinie. Pragnę przypomnieć, że ten most jest na czwartym miejscu wśród największych mostów podwieszanych na świecie. Bardzo dobry będziemy mieć również skomunikowany dojazd z lotniska. Pierwszy taki test zrobiliśmy już, gdy była u nas delegacja UEFA na imprezie One Year to Go. Zostali oni puszczeni tutaj autostradową obwodnicą Wrocławia. Cała podróż z lotniska do stadionu trwała niecałe 10 minut. Wszyscy byli zachwyceni. A z nami jest już pierwszy gość, menedżer projektu Stadion Wrocław, pan Marcin Wojczyński. Witamy serdecznie. Jeśli chodzi o drogi, hotele, tutaj nie ma dyskusji. One zarówno przed, jak i w czasie, jak i po euro będą nam oczywiście potrzebne. Jednak wątpliwości pojawiają się w związku ze stadionem. Wielu komentatorów uważa wręcz, że to od wielu lat najgorsza i najmniej przemyślana inwestycja. Co zrobić, żeby przekonać mieszkańców, że ten prawie 45-tysięczny obiekt będzie nam potrzebny? Oczywiście, że on jest potrzebny. Stadion, z jednej strony to jest stadion piłkarski, oczywiście stadion Śląska Wrocław. Natomiast bardzo ważne jest to, że jest to też obiekt wielofunkcyjny. Są tam biura, są tam przestrzenie konferencyjne, więc jest to obiekt, który jest w stanie zarabiać na siebie, to na pewno. Jest w stanie robić to przez cały rok. Dlatego jest to inwestycja, która na pewno była warta poczynienia. Inwestycja w infrastrukturę. Mówimy o tym, że jest to przede wszystkim obiekt piłkarzy Śląska Wrocław. Teraz na Oporowską przychodzi 8 tysięcy widzów. Powiedzmy, jeżeli nawet przyjdzie dwa razy tyle na nowy stadion, nawet trochę więcej, niech przyjdzie 20 tysięcy, to będzie to tylko połowa stadionu. On może świecić pustkami. Nie obawiacie się tego? Ja jestem realistą. Oczywiście nie będzie tak, że natychmiast stadion zapełni się podczas meczów Śląska Wrocław. Aczkolwiek bardzo mocno wierzę, że podczas co najmniej pierwszych spotkań frekwencja będzie znakomita. Natomiast jest to proces. Jest to proces, który my obserwujemy w całej Europie, na całym świecie. Kiedy miasto zaczyna się uczyć stadionu, stadion uczy się miasta. Ludzie zaczynają przyzwyczajać się do tego, że stadion jest ciekawym miejscem, fajnym miejscem spędzenia czasu, miejscem, w którym można zobaczyć ciekawy mecz, ale także spotkać się ze znajomymi, coś zjeść. To jest naprawdę dobre miejsce do spędzenia sobotniego czy niedzielnego popołudnia. Panie Marcinie, ale ja jednak zostałabym jeszcze przez chwilę przy tej pojemności stadionu. Po ostatnich Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii niektóre stadiony, na przykład w Klagenfurcie, zostały zmniejszone. I tak stadion z 30-tysięcznego obiektu zmienił się w 12-tysięczny kameralny obiekt, który odpowiada stałym potrzebom Klagenfurtu. Czy taki zabieg nie byłby sensowny również we Wrocławiu?
Oczywiście, że nie. Z podobną sytuacją, o której pani wspomniała, mieliśmy do czynienia także w Portugalii, kiedy wybudowano w związku, czy rozbudowano w związku z dużą imprezą piłkarską stadiony i w części musiały być one zmniejszone. Natomiast myślę, że powód jest zupełnie inny. Jest to różny etap rozwoju rynku, na którym się w tej chwili znajdujemy. Zarówno futbol w Austrii, jak i futbol w Portugalii posiada już swoją infrastrukturę. Infrastrukturę, która zapewniała, czy spotykała potrzeby widzów. To były kluby piłkarskie, które miały stałą widownię, kilkunasto, kilkudziesięciotysięczną. Te stadiony zostały rozbudowane po to, żeby spełnić wymogi wielkiej imprezy piłkarskiej. W Polsce mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. W Polsce większość ze stadionów piłkarskich to są stadiony przestarzałe, nie ukrywajmy. Są to stadiony nieduże i wystarczy spojrzeć na jakikolwiek szlagierowy mecz Śląska-Wrocław. Bardzo ciężko jest kupić bilety. W momencie, kiedy będzie to duży stadion, stadion komfortowy, stadion oferujący zupełnie inny poziom rozrywki, zupełnie inny poziom odbierania meczu, to ja jestem przekonany, że frekwencja będzie rosła. Oczywiście nie stanie się to od razu, ale jestem przekonany, że razem z dobrze grającym Śląskiem Wrocław jesteśmy w stanie dać radę. Panie Marcinie, ale to może trochę konkretów. Co jesteśmy w stanie zrobić? Jakie imprezy ściągnąć? Jak zagospodarować ten stadion, żeby wrocławianie, żebyśmy my wszyscy nie musieli do jego funkcjonowania dopłacać? I co ze stadionem zimą? No, to, co jesteśmy w stanie zrobić, to chyba pokazaliśmy we wrześniu tego roku. Tak? Sezon, trzeba pamiętać, że sezon na stadionie to trwa od powiedzmy czerwca, połowy maja do końca września. I w tym czasie to jest czas, kiedy należy organizować wielkie imprezy na stadionach. To jest czas, kiedy jest przerwa w lidze, w związku z tym nie ma, bądź bardzo ograniczone są kolizje z meczami piłkarskimi. I ten sezon dla naszego stadionu, stadionu we Wrocławiu, trwa w tej chwili półtora miesiąca, od połowy sierpnia do końca września. W te półtora miesiąca odbędą się trzy mega wielkie imprezy, szlagiery, każde w swoim rodzaju. Niesamowity show motoryzacyjny, walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej, czyli coś porównywalnego w boksie z turniejem UEFA Euro 2012, no i koncert George'a Michaela, też niesamowite, niepowtarzalne wydarzenie. I to wszystko w zasadzie na przestrzeni 14 dni. No to mamy nadzieję, że kolejne takie imprezy będziecie na tym stadionie organizować. Marcin Wojczyński, menedżer projektu Stadion Wrocław, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. W poniedziałek piłkarze Śląska Wrocław poznali swojego rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Będzie to szkocki zespół Dundee United. My, czyli Śląsk, Wrocław, wylosowaliśmy przeciwnika bardzo trudnego. Liga Szkocka to jest jedna z najlepszych lig w Europie. To na pewno będzie mecz walki do ostatniej minuty. Taki mają charakter, taką mają mentalność i będziemy musieli się temu przeciwstawić. Ja wierzę w to, że zespół będzie dobrze przygotowany. Raz byli mistrzem Szkocji, dwa razy zdobyli Puchar Szkocji, raz zdobyli Super Puchar Szkocji. Byli raz w finale Pucharu UEFA. Dopiero w finale przegrali z Göteborgiem 1-0. I raz doszli do półfinału Ligi Mistrzów, to się wtedy nazywało Pucharem Europy. Więc tutaj no, porównanie osiągnięć to jest miażdżące dla nas. Jak wielu mi zawierzało, że może zdobyć wicemistrzostwo Polski, jednak udało się ten sukces osiągnąć, więc przypuszczam, że w fazie eliminacyjnej pucharów europejskich myślę, że Śląsk osiągnie sukcesy i dojdziemy do fazy grupowej. A naszymi gośćmi są piłkarz Śląska Wrocław Antoni Łukasiewicz oraz Artur Brzozowski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej. Historia nam zatoczyła koło. 31 lat temu piłkarze Śląska grali z Dundee United. Wtedy to były rozgrywki Pucharu UEFA. 0-0 na Stadionie Olimpijskim, 2-7 przegrana na wyjeździe. Po tym meczu
Pracę stracił trener Orest Lęczyk. Teraz będzie szansa na udany rewanż, Artur? To jest w ogóle niesamowite, że los potrafi sprawić taką sytuację, że właśnie Śląsk trafił na Dundee United, bo trener Orest Lęczyk, prowadząc drużynę w roku 80, tylko raz prowadził Śląsk w europejskich pucharach i to właśnie w meczu z Dundee. Ten drugi mecz rewanżowy przegrany 7-2, to trener mówi dzisiaj o tym bardzo delikatnie, ale sami niektórzy piłkarze z ówczesnej drużyny przyznają, że część zawodników podeszła nieprofesjonalnie, do tego meczu pojechała niezbyt dobrze przygotowana fizycznie na mecz rewanżowy do Szkocji, stąd taka kompromitująca klęska 7-2. Myślę, że dzisiaj szanse są wyrównane, bo Śląsk jest drużyną, która powoli wzbija się, staje się którąś tam siłą polskiego futbolu. Dundee to jest przeciętny jak szkocki, ale to w Szkocji od zawsze było wiadomo, że jest Celtic i Glasgow. Myślę, że szanse są równe. Ale dobrze byłoby, żeby Śląsk na dłużej zagościł w Europie, czyli wyeliminował Dundee. Antku, co ty na to? Obawialiście się gry z drużynami z Kazachstanu czy Azerbejdżanu, ale Dundee United jak na drugą rundę to jest trudny rywal. Jak najbardziej, bardzo wymagający rywal. Bez względu na to, czy to jest pierwsza, czy druga, czy trzecia, czy nawet czwarta siła Ligi Szkockiej. No, wszyscy znamy specyfikę gry na Wyspach, więc musimy się spodziewać tego, że ten mecz będzie dla nas bardzo, bardzo wymagający i poprzeczka jest zawieszona naprawdę bardzo wysoko. Ale wracając do tej pierwszej myśli związanej z tymi drużynami gdzieś z Kazachstanu czy Azerbejdżanu, to uważam, że dobrze się stało, że gramy tak naprawdę w Europie, że ten wyjazd jest jeszcze do tego wszystkiego, do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka dużo Polaków pracuje. Jest też szansa, że wielu kibiców za wami pojedzie z kraju. No więc właśnie o to chodzi, tak? To by musieli 2-3 dni lecieć samolotem albo jakimś innym środkiem lokomocji tam się dostać, więc no myślę, że są plusy tego wszystkiego, aczkolwiek rywal jest naprawdę, jak na tą rundę, to jest myślę, że jeden z najbardziej wymagających. Są plusy, czy minusem jest to, że pierwszy mecz Śląsk rozegra na własnym stadionie, a rewanż z Dundee United na wyjeździe, tak jak wtedy, Artur? Znaczy, tak się w piłce przyjęło, ale ja bym tutaj nie przesądzał kwestii awansu, dlatego że Śląsk może nie wyjść, ponieważ pierwszy mecz gra u siebie. Najważniejsze to jest to, co powiedział Antek, że to jest dla popularyzacji futbolu też w Polsce i we Wrocławiu, że to jest drużyna ze Szkocji, a nie gdzieś z dalekiego Kazachstanu czy Azerbejdżanu, co może zapewnić naprawdę ciekawe mecze. I myślę, że jeszcze lepiej byłoby, gdyby Śląsk, bo ten mecz z Dundee na pewno będzie rozgrywał na stadionie przy Oporowskiej, gdzie wejdzie 8-8,5 tysiąca ludzi. Byłoby dobrze, gdyby Śląsk przeszedł dwie, a jeszcze lepiej, żeby przeszedł trzy rundy i w europejskich pucharach mógł zagrać na nowym stadionie już na tym dużym 450 tysięcy. Jak daleko Śląsk Wrocław może zajść w Lidze Europy? Mówi się, że dopiero gra w fazie pucharowej jest opłacalna dla klubu. Panowie, Antku? No na pewno, jeżeli tak mówią specjaliści, to już musieli to wszystko skrupulatnie sobie policzyć. Jestem o tym przekonana. A jak wy uważacie? Tak? Jeżeli chodzi o szanse, to tak naprawdę każda drużyna, która startuje w tych rozgrywkach, ma jakieś większe bądź mniejsze szanse, żeby dotrzeć do tego finału w Bukareszcie. Natomiast Śląsk Wrocław, myślę, że przede wszystkim my jako zawodnicy, jako zespół musimy się tylko i wyłącznie koncentrować na każdym kolejnym meczu, na każdej kolejnej rundzie, bo to jest zawsze wykładnik, pewien sprawdzian dla nas. Czy będziemy w stanie przeskoczyć poprzeczkę pod tytułem Dundee United? Jeżeli się uda to zrobić, później będzie kolejna poprzeczka. Może to będzie bardziej egzotyczny wyjazd, być może będzie też gdzieś związany z Europą. Tak naprawdę będziemy mogli coś więcej powiedzieć po meczu rewanżowym, po naszym tym 21 lipca, który będzie takim, no, można powiedzieć, taką maturą w jakiś sposób Śląska, czy po tych 31 latach kolejny występ w europejskich pucharach ma szansę zakończyć się jakąś fajną przygodą. A wszyscy tak naprawdę, bez względu na to, czy stawiamy w roli faworyta Dundee, czy nas, to każdy z kibiców, każdy z nas zawodników po cichu myśli o tym, żeby faktycznie zakwalifikować się przynajmniej do tej fazy grupowej. Mówię przynajmniej, bo droga do tego wymarzonego pucharu jest bardzo długa i bardzo wyboista. No to na razie liczymy na udany rewanż, a potem na pokonanie kolejnych rywali. Antoni Łukasiewicz, piłkarz Śląska Wrocław, Artur Brzozowski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej, byli naszymi gośćmi. Emocje związane z grą Śląska Wrocław w Lidze Europy już w lipcu, a teraz zmieniamy nieco temat, chociaż zostajemy przy, nazwijmy to, stadionowych wydarzeniach. We wrześniu czeka nas seria imprez związanych z otwarciem wrocławskiego stadionu. Oczywiście poza galą bokserską Kliczko Adamek będzie to również Monster Jam i koncert George'a Michaela.
Pracowaliśmy bardzo ciężko przez cały rok, aby zaprezentować Wam te spektakularne wydarzenia. Zapraszamy gorąco na stadion do udziału we wspaniałych wieczorach. Przyjdźcie i zobaczcie. Sprzedajemy już bilety na George'a Michaela. Idzie nam dobrze. To będzie jedyny koncert tego artysty na stadionie w Europie. Hit tego lata. Zresztą na całą trasę bilety sprzedają się doskonale. Gdzie indziej występuje on jednak w salach koncertowych. Napawa nas dumą, że George Michael pojawi się na stadionie wraz z Wrocławską Orkiestrą Filharmoniczną. Sądzimy, że będzie to wydarzenie letniego sezonu koncertowego w Polsce. Miażdżenie samochodów, skoki, wyścigi, kręcenie karkołomnych akrobacji. Każdy, kto kocha ryk silników i hałas, uzna, że to atrakcja dla niego. To z kolei oryginalne amerykańskie przedsięwzięcie na wielką skalę. Mężczyźni, każdy, kto fascynuje się sportami motorowymi, kocha to. Jest to jedna z trzech jesiennych imprez organizowanych w tak krótkim czasie, kiedy inaugurujemy działalność stadionu. To także dla nas solidne wyzwanie. Z nami są przedstawiciele wrocławskich mediów, szef Faktów Telewizji Wrocław Marcin Brodowski, prezes zarządu Radia Wrocław Tomasz Duda i Przemysław Pozowski z portalu miejskiego Wrocław 2012. Panowie, to jaką wrześniową imprezę wybieracie? Boks, Monster Trucki czy George'a Michaela, panie prezesie? Dobrze, że jestem pierwszy, to ja wybieram boks, na pewno. Bez wątpienia boks. Można się dublować. Marcinie, a ty? No ja George Michael, w drugiej kolejności boks. Samochody nie, gdyby były motocykle, na pewno bym poszedł. Na samochodów jednak na stadion się nie wybiorę. Przemkowi Monster Trucki zostały. Ja wszystkie trzy, bo będę wtedy właśnie w pracy, ale w kolejności boks. Myślę, że potem George Michael i Monster Jam jako taka ciekawostka bardziej. Panowie, te zbliżające się Mistrzostwa Europy, czas przed nimi, to jest ogromne wyzwanie dla lokalnych mediów. Czy jesteśmy na to przygotowani? My, telewizja, radio, internet? Znaczy, ja myślę, że tak, że jesteśmy przygotowani na to, tak? Sam fakt, że robimy taki program, dyskutujemy o tym, jak Wrocław jest przygotowany, świadczy o tym, że potrafimy się do takiej rangi wydarzenia przygotować. Po drugie, my jako media lokalne działamy też stymulująco chyba na władze miasta, na organizatorów takiej imprezy, tak? Bo to my im pokazujemy, gdzie należy coś poprawić, gdzie coś zrobić lepiej i nie robimy tego w złej wierze, tak? Tylko staramy się ich mobilizować. Ale tak naprawdę jeszcze powiem w ten sposób, że te mistrzostwa potrwają we Wrocławiu 2 tygodnie. Tak naprawdę my będziemy władzą miasta, przedstawicielom stadionu potrzebni potem, żeby ten stadion 40-tysięczny był rzeczywiście zapełniony, żeby tam się coś działo, bo po Mistrzostwach Europy media ogólnopolskie zapomną o Wrocławiu, tak? Natomiast my tutaj zostaniemy i razem powinniśmy coś naprawdę fajnego robić, żeby się cieszyć tym stadionem. Prezes Tomasz Duda, to już wiemy, zatem Marcin, jak ty uważasz, jeśli chodzi o to nasze przygotowanie do Euro? Ja myślę, że przygotowani na pewno jesteśmy. To nie jest pierwsza taka duża impreza we Wrocławiu. Teraz to będzie oczywiście taka impreza największa, ale takich imprez już w przeszłości we Wrocławiu, takie imprezy się odbywały, więc myślę, że spokojnie damy radę. Na pewno to będzie wymagało pewnych przygotowań, wzmocnienia może sił redakcyjnych. Na pewno podczas Euro 2012 będą pracowały ekipy reporterskie w większym składzie. Tych ekip na pewno będzie więcej, na pewno ramówka będzie też podporządkowana temu wydarzeniu, ale myślę, co ważne, nie będziemy tylko pokazywać samych spotkań piłkarskich. Ważne jest to, jak ta impreza będzie, jaki będzie miała wpływ na Wrocław, na mieszkańców, na przedsiębiorców i myślę, to w to naszych relacjach będzie też sprawa najważniejsza. No właśnie, Przemku, internet ma największą szansę na to, żeby włączyć w relacjonowanie Euro i atmosfery związanej z tym turniejem wszystkich wrocławian. Macie taki zamiar? Szykujecie się do tego? Przemysław Pozowski. Tak, to jest w ogóle istota działania naszego portalu, właśnie pokazać mieszkańcom Wrocławia, że tak naprawdę impreza Euro to jest mnóstwo rzeczy, które dzieją się wokół niej i to zarówno przed, jak i po. Wszystkie te inwestycje, o których tutaj dzisiaj w programie słyszeliśmy, jak i też przede wszystkim to, co ludzie tutaj będą mogli dzięki temu potem zobaczyć i zrobić, bo stadion zostanie, tak jak mówiliśmy, drogi i infrastruktura zostaną, no a jeżeli chodzi o samych słuchaczy naszych czy czytelników, to oni też potrzebują od nas pewnego rodzaju wskazówek i informacji, jak właśnie się w tym wszystkim odnaleźć.
A zatem wrocławskie media bardzo bojowo przed Euro. Liczymy teraz na polskich piłkarzy. I staniemy na wysokości zadania jak najbardziej, a wrocławianie do Euro przygotowują się w ogóle bardzo różnie. Jedni po cichu, drudzy trochę głośniej, a niektórzy bardzo spektakularnie. Jak na przykład znany wrocławski artysta Luk. Zresztą wszystko, co robi, to robi z przytupem, a przygotowuje taką płytę, w której Wrocław będzie odgrywał szczególną rolę. Tytuł tej płyty to Pospolite Ruszenie PR 2012. Projekt pospoliteruszenie.com ma bardzo wiele powodów, ale jednym z podstawowych oczywiście jest wyjątkowy rok 2012. Gdyby nie ta wielka wygrana w postaci mistrzostw, to my do jeszcze 2020 roku nie mielibyśmy autostrad, nasze dworce cuchnęłyby nadal potem Stalina i po prostu tak bylibyśmy zorganizowani przez najbliższe jeszcze 10 lat, dlatego szczerze uważam, że jest to wielka rzecz dla nas wszystkich, dla zwykłych, szarych, przeciętnych ludzi. Bardzo bym chciał, żeby ta akcja przede wszystkim wprowadzała sztukę na ulicę, czyli bardzo szeroko rozumiany street art, a żeby tak zwane brzydolągi, czyli różne brzydkie miejsca, które gdzieś tam wystają nam ciągle, wszędzie jeszcze, oprócz tych miejsc fajniejszych już, zostały, że tak powiem, zamalowane, tudzież zakamuflowane poprzez street art, poprzez sztukę. Bardzo bym chciała, żeby ten projekt też poszedł w stronę powiększania obszarów zielonych w ogóle w miastach, bo uważam, że moim w ogóle ideałem, marzeniem jest w ogóle miasto typu sawana, w którym w ogóle nie ma praktycznie nieba, tylko prześwituje słońce przez ogromne ilości lianów i gałęzi i zieleni. Kolejne tematy rozmów za nami, ale Euro 2012 coraz bliżej i obiecujemy, że będziemy się przyglądać, jak stolica Dolnego Śląska przygotowuje się do finałów Mistrzostw Europy. Zaraz po programie zapraszamy Państwa na portal miejski Wrocław 2012, gdzie już za chwilę ruszy czat, a na nim możliwość podyskutowania na tematy związane z Euro 2012. Dzisiaj gościem tego czatu będzie Luk. Ola Rosiak. Robert Skrzyński. Do zobaczenia w Telewizji Wrocław. Do usłyszenia w Radiu Wrocław. Wrocław Live 2012.